Siemano karpiowe świrusy, dawno mnie nie było na YouTubach, ale wracam, mam się dobrze, także spokojnie, karpiowa przygoda ma się wybitnie dobrze, ma świetne plany na ten sezon, ale powiedzmy plany i tak dalej, resztę rzeczy zostawmy sobie na tematy późniejsze. Jestem pod moją kochaną kanciapką, a to oznacza tylko jedno, sezon 2020, czas zacząć, a żeby go zacząć, trzeba zrobić kuleczki. Sobie, jak i wielu znajomym, którzy z powodzeniem na mój towarek łowią. A żeby zrobić kuleczki, trzeba mieć towar i dzisiaj pokażę wam paczuszki. Zobaczcie. Trzy paczuszki Zamka Partnera. Za chwilę pokażę wam ich zawartość. Dobrałem trochę komponentów ostatnio, jak to zawsze. Początkami sezonu przychodzi do mnie tych paczek dosyć dużo. Resztę rzeczy, bo tego jest naprawdę masakrycznie dużo, pokażemy po prostu w przyszłych odcinkach z cyklu karpiowej kuchni, która będzie odbywała się właśnie w tej kanciapie. Tak, w tym roku obiecuję wam, że tych filmów będzie znacznie więcej, będą pojawiały się przede wszystkim systematycznie. A teraz zajrzymy do paczek, bo dobrałem kilka drobiazgów, które były mi jeszcze potrzebne. No więc zabieramy się powolutku za otwieranie paczuszek. Za chwilę, jak ją otworzę, podejdziemy sobie bliżej. Paczuszki bardzo fajnie zapakowane. Zawsze na to zwracam uwagę, żeby to wszystko przede wszystkim docierało. To wszystko przede wszystkim, fajnie se gadam. Chodzi o to, żeby to wszystko miało sens. Całe do nas dojść. Wiemy, jacy są kurierzy. Zamka Partner, naprawdę wszystko świetnie zapakowane. Dajcie mi chwilę, ja to otworzę. Zaraz zobaczymy zawartość. Ok, pierwszy kartonik. Już otworzyłem. Umówmy się, że pokażę wam po prostu z bliska, co tu się znajduje. Albumina. Ponieważ do produkcji moich kulek też między innymi używam albuminy. Albuminy wysokopienistej. To wszystko sobie na spokojnie poodkładam na bok i zrobię na koniec tego po prostu przybitkę. Kolejny bardzo fajny dodatek to między innymi papryki ostre, których też używam. To jest odmiana papryka ostra Asta 60. Bardzo dobra papryka. Tego trochę wziąłem. O, tu jak zawsze jeszcze pamiętacie, legitnie jest paragonik, wizytówka, wszystko super. Kolejną fajną rzeczą, jeżeli chodzi o przyprawy, tutaj mamy chili, też świetna rzecz. O tym, co, jak i dlaczego, tak jak mówiłem, wspomnimy sobie gdzieś tam w kolejnych odcinkach, kiedy pokażę wam zastosowanie danych komponentów, tak żebyście te kuleczki mogli zrobić. Jeszcze jedno opakowanie chili, bo trochę tego wziąłem. Aromat truskawkowy K, Jarowski. Bardzo dobry aromat o zapachu naprawdę takiej soczystej truskawy. No i numer jeden, jeżeli chodzi o aromat orzecha tygrysiego. Lepszego w życiu orzeszka nie miałem w rękach, a trochę tego przerobiłem. To jest aromat ipry. Ipra ma różne opinie. Zgodzę się z tym, nie wszystkie aromaty są spoko. Ale po pewnej metodzie prób i błędów, mając w rękach różne aromaty, mam kilka takich perełeczek. To jest między innymi on, aromat orzecha tygrysiego z ipry. Dostępny w sklepie MK Partner. Poezja, naprawdę poezja. I wystarczy go dozować od 5 do max 10 ml na kilogram, także nie trzeba tego lać i taki półlitrowy baniaczek wystarczy. Czekajcie, dobrze, i czeka na 50 kg miksu, tak? 10 ml na kilogram, to ze 100 ml zrobimy 10 kg, z 500 ml 50 kg. Miksu, co da nam około 70 kg kulek. Bo razy 1,5 mniej więcej trzeba mierzyć po dodaniu składników sypkich z płynnymi. Tych kulek wychodzi nam trochę więcej, jak sami wiecie. A przynajmniej wielu z was. I to byłby pierwszy kartonik. To wszystko za chwilę tu poukładam. Teraz zabieramy się za kartonik drugi i trzeci, bo jeszcze są dwa. Ach! Cieszę się. I mamy kartonik numer 2, który także otworzyłem i widzę już gratisik dla Pawełka. Zobaczcie, taka mała rzecz cieszy. To są takie kubeczki mini, miarki do 100 ml, a takie miarki zawsze się przydają, żeby sobie odmierzać płyny. Taka mała rzecz cieszy, naprawdę dla wielu z was, o jest mój kotek kochany. Dla wielu z was może wydawać się to pierdołą. Ale ci, którzy robią kulki, wiedzą doskonale, że pojemniki z różnymi miarkami, różnej ich wielkości się bardzo przydają. A przecież nie zawsze robi się dużo kuleczek. Czasami trzeba odmierzyć mniejsze ilości i z takich pojemniczków się robi to bardzo wygodnie. Kurczę, mam tego dużo. Nie wiem, czy nie zrobimy jakiegoś konkursu. O tym trzeba pomyśleć, żeby coś dla was też w końcu dorzucić.
Także już na pierwszy plan gratisik. Tutaj bardzo fajny aromat ananasowy C. To jest ważne, zwracajcie na to uwagę. Aromat ananasowy C skoncentrowany. To jest także firmy Jar. Także jest bardzo wydajny i ma zapach takiego soczystego ananasa. Naprawdę jest, powiem Wam szczerze, petarda. W międzyczasie oczywiście ja to sobie odkładam wszystko na boczek, także na spokojnie. O. Tutaj mąka sojowa pełnotłusta. Jeden ze składników moich miksów bazowych. Różnie ludzie mówią o sojówce. Ja sojówki używam od samego początku, jak robię kulki. I nie narzekam. Moim zdaniem powinna być w każdej kulce mąka sojowa pełnotłusta, bo to nie jest sam wypełniacz, jak to wielu uważa. Ona ma w sobie wiele fajnych rzeczy. O szczegółach też sobie dokładnie pogadamy. Jest bardzo fajna i przede wszystkim powtarzalna, ma dobre wartości wiążące, także naprawdę polecam. Odkładamy na boczek. O. Teraz tak. Gliceryna roślinna, farmaceutyczna. Bardzo dobra rzecz. Między innymi do produkcji wszelkiej maści likwidów, jako taki składnik objętościowy. Absolutnie nie szkodzi rybom, nie szkodzi niczemu. Można ją lać litrami do wody i nic się nie dzieje. I jako typowy nośnik jest naprawdę spoko. Oczywiście sam aromat i gliceryna nie wystarczy. A czy wystarczy, żeby zrobić taki sam typowy dopalacz, to powiem tak pokrótce, ale żeby miał coś fajnego w sobie, trzeba pododawać aktywatory, płynne pokarmy, betainki, takie różne rzeczy, dzięki którym nasza zalewajka będzie po prostu bardziej wartościowa. Fajne baniaczki, także tutaj mamy glicerynkę, odkładamy na boczek. Kolejny baniaczek glicerynki. Odkładamy na boczek. I to by było na tyle w kartonie numer 2. I przed nami karton numer 3. Aha, bym zapomniał jeszcze dodać. Tutaj jest bardzo ważna naklejka na kartonie. Otóż moi drodzy, jeżeli chodzi o sklep MK Partner, polecam zakupy bezpośrednio przez stronę MK Partner. A dzięki wpisaniu kodu MK Partner, w jednym ciągu to piszemy, MK Partner, ten kod Wam pokażę w opisie, macie na dzień dobry 5% rabatu, tak po prostu, także to jest mega spoko. Także warto bezpośrednio brać to ze strony sklep mkpartner.pl, wpisując kod rabatowy, finalizując zamówienie, macie 5% rabatu, ale może uda się zrobić większy, wszystko jest na dobrej drodze, pozdrawiam Kuba. I myślimy nad fajnym kodzikiem dla Was, żebyście mogli to wszystko kupić jeszcze w lepszej cenie. A teraz nie przedłużając, zaglądam do kartonu numer 3. Otworzyłem kartonik numer 3, a w nim glikol propylenowy, baniaczek 10 kg, wystarczy na 100 kg miksu. A mam tego glikolu jeszcze full i to jest bardzo dobry konserwant, naprawdę. Nie warto przepłacać moim zdaniem za inne. Z fajnym napisem. Dalej mamy kolejna opakowanka sojówki pełnotłustej. Bo łącznie wziąłem jej 20 kg. To sobie kartonik pozwolę odłożyć już na bok. Wszystko teraz ładnie tu poukładam i za chwilę Wam pokażę. Zademonstruję Wam to, umówmy się w ten sposób. Mąka sojowa pełnotłusta, tutaj wspomniany gratis, o którym mówiłem. Tutaj mamy albuminę, paprykę ostrą, chili mielone, aromaty, o których wspominałem, truskawkowy, ananasowy, orzech tygrysi. Tutaj mamy glicerynkę, dwa baniaczki i baniaczek glikolu propylenowego. Zobaczcie, trochę tego jest, troszeczkę. No, więc tak to wygląda, drobne zakupy, nie jest tego jakoś mega dużo. O, nie ukrywam, w skali roku tych kulek robię, o Jezu, potężne ilości, ja i moi znajomi zużywamy tego naprawdę dużo. Ale w tym roku nie musiałem towarować tak mocno jak w zeszłym roku, bo zwyczajnie zrobiłem fajne zatowarowanie jesienią, bo jeszcze dużo kulek robiłem, między innymi na ubiegłoroczne zawody, które miały miejsce na Szwałku, także musiałem troszeczkę, że tak powiem, drobiazgów domówić. Nie jest to wszystko, bo brałem z MK Partnera bardzo dużą dostawę, także brałem z Fish Fooda. Te wszystkie rzeczy, kochani, zwyczajnie Wam pokażę, po prostu jak będziemy już ogarniać na bieżąco tematy kulek proteinowych. Jak sami widzicie, wszystko jest super, wszystko się zgadza.
zamówionko tak jak miało być, zapakowane ekstra. Jeszcze wam przypomnę, że moim zdaniem bardziej się opłaca kupować na sklepie mkpartner.pl, dlatego że tam możecie sobie wpisać kod rabatowy mkpartner i macie na dzień dobry już 5% zniżki. Tak jak wspominałem, trwają rozmowy, być może uda się dla widzów karpiowej przygody zrobić naprawdę fajny rabacik, fajny kod rabatowy, dzięki któremu zrobicie zakupy jeszcze taniej. Jeżeli chodzi o moje kulki proteinowe, bardzo wiele rzeczy do składników bazowych od kilku już lat biorę zresztą z firmy mkpartner i powiem wam szczerze, że nigdy się nie zawiodłem. Z całego serca mogę polecić. Także dzisiaj taki film, króciutki, szybki na temat, tak sobie myślałem, wezmę kamerę, nagram dla was. Akurat podjechałem samochodem tutaj pod kanciapę, żeby daleko tego nie nosić, bo jednak tylko trochę tego jest tak naprawdę, a swoje gdzieś tam towarzy, zresztą musiało być rozbite aż na 3 paczki. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Wracam z filmami, będziemy mocno działać i po prostu czas zacząć sezon 2020. A wiem, że to będzie dobry sezon, a przede wszystkim zupełnie inny od poprzednich. Ale o tym w następnym filmie. Tymczasem podnieście łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Mamy już ponad 4000 widzów, mega się jaram i do zobaczenia przy kolejnym filmie.